Siemano, witajcie. Dzisiaj zbieramy trawę. W końcu, długo wyczekiwany temat. Udało się no, wyłapać trochę pogody. Coś za ciekawe nie jest w tym roku. Kurde, pada. Ale akurat pogoda się trafiła i trzeba zbierać. Zbieramy sobie na dwa zestawy. Tutaj Radkenik nagrywa. Trawa zajebiście porosła. Jak widać masę interwusną, strąko, nie? Tam nie podam z żambo. Jakoś to idzie. Powoli do przodu, ku końcowi. Idzie. I wozimy. Aby chłopaki nadążyli deptać i można walić. Patryczek przyjechał pomóc, bo samemu to by było 3 dni zabawy. Tak to za dzień zbierzemy z głowy. Pogoda figle płata. Także zebrać i spokój. Radkenik się nudzi. To coś tam nagrywa, zawsze splej. Pełno Patryczka. Na Marzynie to pewno jeszcze będzie dokładał. Dzisiaj mamy 27 maja, czwartek, 18:30. Ponad połowa zebrana. Co mogę powiedzieć o sprzęcie? Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze. Nowy sprzęt, jak widać, musi chodzić. Jak na razie chodzi. Aby noże ostrzyć i do przodu. Zanudzał na razie. Wyjadę z pola, to się zobaczymy. Dobra, mamy pełno. Wracamy. Serwer stoi na następny kawałek. Halo! Dawaj zdjęcie, pierdolnie. No dobra, ustaniemy tutaj, no. No. Jeszcze zdjęcie chłopaki chcą robić.
zaklicza stosujemy. Dyszę na podbieraczu, wie. Coś tam się sklei jakiegoś vloga, bo Adrianek prosił, żeby nagrać. Może coś tam sklei. Adrianek zarobiony. Nie mógł przyjechać. I mi kazał. O, pokażę wam trochę. Zestawy się prezentują, tak? Siema. Jakbyś chciał jechać, będzie szersza droga. To możecie spróbować jeden z przodu, a drugi się dokuli po drugiej stronie. Także dwa było ktoś miał no. Na środek. Jak dwa? Dalej gdzieś się urwał. Aż możliwe. Albo lampka się przewróciła. Ogólnie mamy do zebrania około 40 hektarów niecałych. Prawie ładne po prostu. Silo zasłoniony będzie. Damy radę. Bo może tam iść do obory. A mogę w garażu? Tu? A można w garażu, no można, można. Dobra, dobra, dzięki.
siemanko. Z tej strony siemano. Erik i Szymonek. Młody gospodarz. Oporowo walimy, formowanie fryzmy. Chłopaki wożą. Tu jest najstarszy właściciel. Działamy, formowanie już nudno na pryzmie, piwa nie ma. Się zmieniamy. Adasz rozgarnia. Coś jeszcze będzie. O sprzęcie, sprzęt zajebisty, chodź partii kolanek. Tutaj szef. Tu szef stoi. Patrzy na roboty, idzie. A my co? Działamy. Cześć, witajcie, z tej strony Adam. Dzisiaj ubijamy pryzmę u chłopaków. U Kuby, Dawida i Szymona. Lecimy na dwa zestawy. Ja gniotę Deutschfarem Agrotronem M620. Z tyłu mam zaczepiony wał. Z przodu mam zaczepiony rozbijak. I tam Erik ugniata New Hollandem T60-70 z obciążnikiem. Bardzo fajna maszyna, przyjemna. No i co? Pierwszy pokos. Późny. Miał być tydzień wcześniej, ale pogoda nie pozwoliła. Teraz deszcze się zaczęły u nas na Podlasiu, także 27 maj. Rok temu było w tym samym dniu zbierane i pasza wyszła elegancka. Miejmy nadzieję, że i w tym roku też tak będzie. Do zebrania nie wiem ile tam było, bodajże 35 czy 6 hektarów. Dawid wczoraj kosił, dziś od rana Kuba zgrabiał małym dojczem. No miejmy nadzieję, że dziś skończymy, bo już starczy na razie mi tych traw. Chociaż tu cały tydzień przyszły się zapowiada. No ale co zrobić, jak trzeba, to trzeba pomóc. Gdyby ktoś się zastanawiał, czy w pryzmach taki wał się przydaje, to myślę na pewno, że tak, ale tak myśli, no ale... Robotę fajną robi, te takie, jakby to powiedzieć, bo to jest takie koło jakby, co kolejowe. No, jak to, te wypuklenia. Fajnie wbijają się w materiał. Mokry materiał to naprawdę 4 razy można wjeżdżać następnym zestawem, bo to swoje waży. Wał jest oparty na 10 kołach, ramy, no i ośkę na środku. Waży 3800 i elegancko jest, elegancko robi. Co tu więcej? Pierwszy blok. Wchodzimy na dwa zestawy. No mieliśmy wozić na jednym. Miał wozić tylko ten, Dawid. No ale walka z pogodą. Może byśmy się wyrobili jednym, ale najlepiej zebrać to jak najszybciej. Przykryć, mieć z głowy. Niech rośnie następny pokos. Dobrze, widzimy się zaraz przy rozbijaniu. Idziemy do Patryczka. Taki piękny zestaw możecie wynająć na usługę.
teren działań, Grajewo i okolice. Bo ludzie dzwonią nawet spod Warszawy, ale nie opłaca się jechać aż tyle na parę hektarków. Placz 800, prawie że niezatapialne. I tu kierowca z bombowca. Jest pocięty materiał, jest elegancko materiał, fest, bodajże 46 noży, coś koło tego, nie pamiętam, ja nie jestem operatorem, ja tylko sprzątam i pryzmy ugniatam. Tak się prezentuje zestaw. Wow. No to co? Lecimy. Nie bierzcie, że ze mnie przykładu. Ja nie umiem tym robić. Nie umiem naprawdę. W zeszłym roku miałem, w tym roku uczę się na nowo i nie wychodzi ta nauka. Chyba zdalne ominąłem. Deutschwan. Moc sama w sobie. Kurde, nie wiem czy będziecie coś widzieli, bo pod świat. Ale dobra, może. Nie mam czasu się przestawić. Napęd jest. Wał w dole. Wałeczek. Elkę tu z dołu jedziemy. Czekajcie, siedzenie trochę wyżej. O, teraz jedziemy. Tak jak mówiłem, można wynająć na usługi ten zestaw. 72 metry sześcienne. No teraz ciąga go, ciąga ją, w zasadzie, bo to jumbo, Neff Holland T7230 w odropsach, jak to my mówimy, 240 koni, został podkręcony o 50 koni więcej. Cześć Patryczku, się śmieje chłopak. No i powiemy, że możemy szczerze powiedzieć, że teraz to on dopiero czuje, że żyje. Pod góry śmigasz, miło. Ale zanim chcielibyście umówić taką usługę zbioru traw, zadzwońcie, to wam i skosimy od razu. Patryk teraz posiada kosiarki, tak zwany samolot, jak my to nazywamy, Pottingera, 10 metrów szerokość robocza, od razu ze zgarniaczami pokosu. Niepotrzebna jest zgrabiarka, jak to na tych terenach tutaj zgrabiarkę za nisko się opuści, to kamieni jest pełno z tej trawy i nie ma co niszczyć tej paszy.
musi być ona jak najlepszej jakości, to nie jest dla baranów, to jest dla krów po prostu wysokomlecznych, także. O, jedzie też i Dawid teraz, o kurde. Dawid, czekaj. Dawidku, chwilę poczekasz, bo my dalej się uczymy. Nie wiem, czy w ogóle ktoś będzie mnie oglądał, ale mówię dalej. Może ktoś zechce mnie pooglądać, posłuchać. To jest też mniejszy zestaw. Dawid też oferuje usługi. Kronę 50, tak zwane. 50 metrów sześciennych. No i co tu więcej? A, no i jak. Oczywiście usługa razem z formowaniem gniataniem pryzm. Kopce, jak to? Kto co lubi, kto co toleruje. Dobra, bo tu już trzeba pospieszyć trochę. Damy mu trochę. W dół. I jazda. Massey Ferguson 7718S. Bardzo piękny traktor, malinowa rakieta. W sumie to jest chyba pierwsza S-ka na Podlasiu, jaka była. Z Roltomy oczywiście, pozdrawiam przedstawicieli. Idzie młody, chyba chce zaszpanować, ale... Dawid. Lampeczki z przodu ma przekonacki. Młody coś poprawiał. A, worki. Żeby w paszowozie nie były. Dawidku, nie gadaj, już się kopiesz. Znowu to samo? Jedzie, kurde, bo to... Czekaj, młody! Dawid wjeżdża. Dawaj. Wozimy na dwa, ubijamy na dwa. No ale nie nadążamy tutaj deptać. Młody
coś tu się siłuje, pewnie na baby wieczorem jedzie. Zajdź młody. Witam prezesa. O kurde, czekaj, bo się kopi trochę. Idzie Jawor. Nie, nie, nie. Czekaj, idzie Jawor. Gdzie ten Jawor? A, z czym on idzie? Z dronem. A. Radkę nas odwiedził. Ale myślę, że odwiedzi nas też gruba linka. Bo to... Co robię, trzeba wciągać? Erik będzie wciągał. On ma ten, nie ma tego. A, czekaj, czy zaczep założył. To na dolny najbliższy. Chłopaki zgarniają, żeby nie narobić syfu na ulicy. Porządek musi być, ale nie w kabinie. Ja przyjmuję stery, a tu kurde Radio Maria gra. Op, op, porowo? A ja. Dużo jeszcze tych hektarów? Krata piwa, co? Dużo jeszcze tych hektarów? Jest 15. Jeszcze? Syna, ojciec, córki, brat. Dobra, malę, malę. Dobra, to ja walę do domu. Deptar. Deptar. Nie mogę mnie. Takie masy. A gdzie linkę masz? Gdzie linkę masz? Przygotuj się na przyszłość. Trzeba będzie jechać. Powiedz, żeby się mam pasa przyjdzie. Ze spodni da. Do spodni? Dobra. Weź te dziury, które mu pozałatwiasz. Które dziury? O. Przy bokach czy po środku? Przy bokach to nie było. Ale ja tym robić to nie umiem. A kto tym umie? Kubuś chyba umie tym robić. Kubuś to zbiszczał i rozgrabiarkę się wziął. Ja ci mam. Nie, bo to pronar, to nie, by nie wytrzymało. Jak Przemka Kosiarka, by nie wytrzymała. Dobrych kierowców. Na to sobie. Taką mówisz? Ty na ścianie, nie. Tak, tak chcesz? No. Myślisz, wytrzymało, to byś bliżej podjechał. Myślisz, że tak pójdzie? Myślę, że tak. Myślę, że źle myślisz. Jak niżej, chłopiec. On mnie tu się zadławi. Pchaj, kurwa. Napęd jeje, bo nie podjechali. Jeszcze wciągnę. Max. Na kanał czy to Adriana? Adriana. To Adriana GoPro? No. Kiedy on je przywiózł? Trzeba przywiózł. Co? Czekaj, ale to trzeba było tak w te wepchnąć. No. Masy niedobre. Mówię, wyższa to kurwa będzie całkiem. Dupo. W zeszłym roku to się zakopali. Ci mocy dosi. Po pierwszej w nocy go rozładowywali. Wiem co, Patryk pewnie wyjął? No. Na kurejdy. Kurde, jak jeszcze 15 hektarów, to ja nie wiem gdzie to. Nie, to pierdoli 15 hektarów. Mówiłem ci głowę zebra, to jest. Puława to jest 18. No.
jedzie, kurde, bo Adno to dużo na